Witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym wydarzeniu. Ja nazywam się Paulina Kulik i reprezentuję organizację UNEP Grid Warszawa, w której to prowadzimy program o nazwie Climate Leadership i w ramach tego programu razem z Anią Podsiadło, marketing managerką firmy ElektroEco, opowiemy dzisiaj państwu o wydarzeniu w którym będziecie państwo brali udział w październiku. To wydarzenie to międzynarodowy dzień bez elektrośmieci. Ja zaprezentuję państwu naszą organizację, czym się zajmujemy, żebyście też mieli wiedzę o tym kim jest partner tego wydarzenia, a potem przekażę głos Ani, która opowie państwu więcej o technicznej stronie tego w jaki sposób to zostanie również zorganizowane. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania w międzyczasie, proszę o wpisywanie ich na czat. Postaramy się odpowiedzieć w trakcie tego spotkania. Spotkanie jest nagrywane, także po spotkaniu dostaną Państwo link do nagrania. Jeżeli po Pojawią się jeszcze jakieś kwestie do wyjaśnienia. Jeżeli coś będzie niejasne, będą Państwo potrzebowali z nami się skontaktować. Również otrzymacie nasze dane i będziecie mogli już bezpośrednio dopytać o wszystkie szczegóły. Także tak jak wspomniałam, UNEP GRID Warszawa razem z programem Climate Leadership jest partnerem tego wydarzenia. Um, UNEP Grid y, to organizacja, która powstała ponad 30 lat temu, y, ale sam program Climate Leadership y, działa na rynku od 5 lat. Y, współtwórcami tego programu są Maria Andrzejewska i profesor Bolesław Rok. Y, climate Leadership to przede wszystkim społeczność, y, firm i organizacji. Które bazują na najlepszych praktykach i konkretnych rozwiązaniach dla biznesu, są przedstawicielami różnych branż, nie tylko firm, ale też przedstawicielami świata nauki, organizacji eksperckich polskich i globalnych. I w ramach, w ramach odpowiedzi na rezolucję, która została podjęta przez Zgromadzenie ONZ do spraw środowiska, w Polsce została powołana organizacja UNEP Grid Warszawa. Nasze działania odpowiadają na potrójny kryzys planetarny, na kryzys klimatyczny, związany z utratą bioróżnorodności i z zanieczyszczeniami. I dzisiaj, tak jak i w październiku, będziemy skupiać się głównie na elektroodpadach i elektrośmieciach. Jest to jedna z grup, która jest naj, stanowi największą ilość zanieczyszczeń i wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Stąd też takie wydarzenia jak organizowany Dzień Bez Elektrośmieci przez ElektroEko. My jesteśmy bezpośrednio powiązani z międzynarodową organizacją UN Environment Program. I w Polsce działamy w ramach tych praktyk, które Państwo tutaj widzicie. Do programu Climate Leadership dołączają firmy z różnych branż i różnych dziedzin. W różny sposób odpowiadają na, na kryzysy, które widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Firma Elektroeco w ramach tego programu działa z nami od roku. I jest to bardzo owocna współpraca, dzięki której podejmujemy też szereg działań na rzecz poprawy stanu środowiska i walki z elektroodpadami i elektrośmieciami, których jest coraz więcej. Nasz program składa się również z zaangażowanych osób i ekspertów. Mamy bazę ekspertów, którzy doradzają w różnych tematach związanych właśnie z ochroną środowiska czy z potrójnym kryzysem planetarnym. Jesteśmy organizacją, która pomaga firmom na tej drodze w procesie do zmiany, poświęcając też swoją merytoryką i organizacjami, z którymi współpracujemy. Macie Państwo gwarancję, że współpraca z nami. Jest, jest tą rzetelną i sprawdzoną, a wszystkie podejmowane przez Was działania są zgodne z regulacjami, ale też i z tymi trendami, które nadchodzą i które będą przed Państwem stawiały różnego rodzaju wyzwania. Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci to wydarzenie, które odbędzie się w październiku. To będzie moment, w którym będą Państwo mogli w swoich firmach zbierać elektroodpady i elektrośmieci. I jest to niestety najszybciej rosnący strumień odpadów w całej Unii Europejskiej. Jest kilka przyczyn takiego zjawiska. Przede wszystkim zwiększona konsumpcja i zwiększona, co za tym idzie, zwiększona produkcja. Powstawanie nowych rodzajów produktów, które niekoniecznie są trwałe i niekoniecznie nadają się do naprawy, co powoduje, że często łatwiej jest po prostu wyrzucić taki odpad i kupić nowy, bo jest to tańsze, niż inwestować czas i pieniądze w, w naprawę swojego urządzenia. Ale jest również związane ze wszystkimi nowinkami technologicznymi, które pojawiają się na rynku i powodują, że za każdym razem musimy urządzenie aktualizować, i w pewnym momencie ta aktualizacja już nie działa, co jednocześnie jest znakiem, że czas na nowy sprzęt i nasz stary odpad często nie jest przekazywany w odpowiednie punkty. Bardzo często zbieramy te urządzenia w domu trzymamy je u siebie co również może wynikać z niewiedzy dokąd mamy się z tym udać w jaki sposób zutylizować taki elektroodpad i naprzeciw takim wyzwaniom również wychodzi akcja międzynarodowy dzień bez elektrośmieci którą państwo będziecie mogli przeprowadzić razem z elektroeko także przed jakim wyzwaniem stoimy Według raportu Global e-waste Monitor ilość wyprodukowanych elektrośmieci w 2020 roku wzrosła aż o 82% względem ilości, która została wyprodukowana w 2010. W 2022 roku wytworzono 6 miliardów kilogramów elektrośmieci. To tyle. Jak Państwo widzicie, jak wypełnione, ponad milion ciężarówek wypełnionych elektroodpadami. Niestety przewiduje się, że do 2030 roku ilość tych elektroodpadów wzrośnie do 82 miliardów kilogramów. To jest zatrważająca ilość śmieci, z jakimi będziemy się mierzyć, i niezbędne jest, Niezbędne jest natychmiastowe podjęcie działań, stąd również organizacja wydarzenia, do którego Państwo możecie się przyłączyć. Z mojej strony to wszystko. To był krótki wstęp o organizacji UNEP Grid Warszawa, a także o programie Climate Leadership. Teraz oddam. Głos Ani Podsiadło, marketing manager z firmy ElektroEko, która odpowie Państwu, opowie Państwu o wydarzeniu i przedstawi techniczne strony tego, w jaki sposób to wydarzenie zostanie zorganizowane i przeprowadzone. Miło mi powitać. Tak jak Paulina wspomniała, ja jestem z ElektroEko, zajmuję się działaniami edukacyjnymi w zakresie zużytego sprzętu i będę miała przyjemność Państwu zaprezentować tę inicjatywę w szczegółach, a mianowicie zacznijmy od tego, bo myślę, że jesteśmy Państwu winni, ponieważ jest cały czas wiele pytań, to krótko powiem o elektrośmieciach, tak. Elektrośmieci to są wszystkie sprzęty, które działały, bądź nadal działają, ale są nam po prostu niepotrzebne. Rozkładając na części, pierwsze jest to sprzęt AGD, sprzęt RTV, IT, ale również zużyte oświetlenie. Od prawie 20 lat jest w Polsce obowiązuje prawo, które zabrania nam wyrzucania elektrośmieci do śmietnika, grozi za to nawet kara grzywny, ale co najważniejsze elektrośmieci to są odpady niebezpieczne i głównie z tego powodu powinny trafiać zupełnie do innego strumienia odpadów, podobnie jak baterie, chociaż to jest oddzielna grupa odpadów, którym się też zajmujemy, także Będziemy mówić łącznie o bateriach i elektrośmieciach. Elektrośmieci mogą zawierać szkodliwe substancje, takie jak brom, kadm, rtęć, i dlatego też nie możemy pozwolić, żeby trafiły w miejsca takie, gdzie mogą się rozszczelnić, może dojść do uwolnienia się substancji szkodliwych. Dlatego też elektrośmieci nie wolno nam zgodnie z prawem demontować samodzielnie. To też jest bardzo istotna rzecz, która często jest pomijana, bo one Powinny trafić tylko do specjalnych zakładów przetwarzania. Jak, Jeżeli nie mamy pewności, czy coś jest z elektrośmieciem, to zawsze możemy odwołać się do symbolu, który powinien być i jest od 20 lat na każdym sprzęcie, nawet najmniejszym. Znak przekreślonego kosza. To jest znak, który pokazuje, że tego odpadu nie można wyrzucić do śmietnika razem z innymi odpadami. I teraz. Oczywiście taki sprzęt powinien trafić do punktów zbierania, takie punkty są w gminach, w sklepach i jeżeli chodzi o takie kwestie edukacyjne, które pewnie będą się przewijać w materiałach, które Państwo przygotujecie dla pracowników, to oczywiście warto o tym wspomnieć, gdzie poza zbiórką, którą zorganizujecie, można normalnie cały rok te sprzęty oddawać. To tak krótko chciałam zasygnalizować i coś... Na koniec, ba, bardzo istotnego, czyli poza tą szkodliwością, tak naprawdę elektrośmieci to jest źródło surowców, które można w 100% odzyskać do produkcji nowych rzeczy, bądź urządzeń elektronicznych, bądź po prostu innych rzeczy. Tutaj mamy też na stronie i, i możemy Państwu dostarczyć wiele takich bardzo fajnych przykładów, ciekawostek. Które pokażą, że na przykład nie wiem, z drzwiczek pralki szklanych można wytworzyć misy żaroodporne albo z elementów plastikowych, nie wiem, osłonki na doniczki. Generalnie elektrośmieci w zakładach przetwarzania są rozkładane na części pierwsze. Coś jest szkodliwe jest odseparowane, ale co jest pożyteczne, a tak jak powiedziałam. Wiele elementów, plastik, szkło, nie tylko metale, można odzyskać i wytworzyć z nich kolejne rzeczy. Także to jest tak naprawdę gospodarka obiegu zamkniętego, i na przykładzie elektrośmieci, to nam bardzo ładnie można pokazać i bardzo fajnie przekonać tych, którzy się zastanawiają, co z tym zrobić i po co. Też krótko powiem o naszej organizacji. Działamy na rynku prawie 20 lat. Zostaliśmy powołani przez producentów po to, żeby zajmować się gospodarką zużytego sprzętu. Naszymi klientami są duzi producenci sprzętu AGD, RTVIT i dla nich realizujemy ich obowiązek ustawowy, czyli zbieramy sprzęt, przetwarzamy, przekazujemy do recyklingu i zajmujemy się edukacją ekologiczną. Od 2006 roku zebraliśmy już ponad 1,5 miliona ton sprzętu, co stanowi ponad 40% sprzętu, które w ogóle w Polsce zostało zebrane. Bo takich organizacji jak my jest jeszcze kilka. Jesteśmy jedynym członkiem UI Forum, czyli organizacji, która wymyśliła międzynarodowy dzień bez elektrośmieci i jeszcze krótko powiem, że oprócz Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci mamy program Moje Miasto Bez Elektrośmieci, który jest też programem, który jest na rynku ponad 20, 12 lat. Więc to jest też taki projekt, którym z jednej strony chciałam Państwa zainteresować, z drugiej strony powiedzieć, że pewnie może słyszeliście, bo, bo dzieci w szkołach, bo różne organizacje biorą udział w tym projekcie, bo ponad 5,5 tysiąca podmiotów mamy w tym programie. I teraz już o wydarzeniu. To jest będzie siódma edycja wydarzenia Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci, którą realizujemy w Polsce. W poprzedniej edycji wzięło udział 194 organizacje aż 72 krajów świata. Wydarzenie jest obecne na wszystkich kontynentach i my od początku z UNEP Grid Warszawa jesteśmy współorganizatorami tego wydarzenia na Polskę. Także tutaj pracujemy w bliskiej współpracy, właśnie z UiForum, które tę inicjatywę wymyśliło, które ją koordynuje co roku. I my jesteśmy tym podmiotem, któremu są przekazywane wszystkie treści, wszystkie prawa do zajmowania się tym wydarzeniem, organizacji go w danym kraju. To są dane, które już przedstawiła Paulina, więc nie będę się powtarzać. Generalnie rosnący, najbardziej rosnący strumień odpadów na świecie, w Europie i... Są prognozy, które mówią, że w 2030 roku będą to 82 miliardy kilogramów, więc olbrzymia ilość. I jest to taki odpad, który mamy wszyscy w domu. Stąd też jakby ogromna wiara w to, to co robimy, bo tak naprawdę w, na, w każdym, y, każdym domu, w każdym naszym gospodarstwie domowym, y, komórce czy piwnicy, mamy te elektrośmieci y, małe i duże. I y, powinniśmy. Je wydobyć, bo pewnie większość, przynajmniej nam, jest niepotrzebna i przekazać je właśnie do tą drogą, która sprawi, że one trafią do recyklingu, czyli staną się źródłem ponownym surowców do wytworzenia nowych rzeczy. Tegoroczne hasło. Co roku jest inne hasło: Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci. W tym roku jest to wytrop z nami elektrośmieci i przekaż je do recyklingu i cała komunikacja. Wszystkie materiały graficzne właśnie oddają tą ideę. Generalnie chodzi o to, że to, co mamy w domu nieużywane, to, to co już nam zalega i wiemy, że przechowujemy z sentymentu albo po prostu nie chciało nam się zrobić z tym porządku. Każdy w domu ma takie szuflady, szafy, szafki, gdzie gromadzimy takie różne rzeczy, które. Albo kupiliśmy i przestały działać, albo odłożyliśmy, bo już mamy nowszy model. Generalnie chodzi o to, żeby je wydobyć i tak jak powiedziałam, oddać do recyklingu. W tym roku w temat cały elektrośmieci, po raz pierwszy wpleciony jest ten efekt śladu węglowego i to, ile możemy też odzyskać CO2 przez to działanie. W związku z tym y, będziemy Państwu też dostarczać informacji szczegółowych, jak możecie to wykorzystać y, w komunikacji. Dziękuję, więc właśnie chciałam pokazać film, który stworzyliśmy, podsumowujący sześć dotychczasowych edycji, właśnie zapraszające do tej inicjatywy. To jest właśnie główna grafika, wizual tegorocznej edycji Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci z hasłem, więc będziemy Państwu też udostępniać te materiały. I teraz, jeżeli chodzi konkretnie o naszą akcję październikową. Mamy dwa cele, którym przyświeca ta akcja. Pierwszy to jest podniesienie świadomości, czyli działania edukacyjne w tym zakresie. Drugie, efekt wymierny, czyli zbiórka elektrośmieci, czyli przełożenie tej wiedzy na konkretne działanie, które też da nam obraz każdemu z, z Państwu, jak, ten, jak to zadziałało w danej organizacji. To jest plakat, który jest przedstawia zaprasza do tej akcji zaraz państwu pokażę materiały które będziemy państwu udostępniać czyli co to będzie konkretnie kartonowe pojemniki zaraz pokażę i omówię odpowiem na pytania ewentualnie co do pojemników sama konstrukcja wszystko jest sprawdzone, to już funkcjonuje u nas jakiś y, 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 okres czasu, y, są bardzo solidnie wykonane, y, a na okazję tego wydarzenia, październikową, zostały opatrzone w dodatkową owolutę, która jest na czas październikowej akcji, a potem można ją zdjąć i korzystać z tego kartonu na takich zasadach uniwersalnych w firmie, o czym zaraz powiem. Będą też plakaty. Na każdym plakacie będzie zamieszczane logo państwa firmy. Będą treści edukacyjne. I tutaj mamy, jesteśmy otwarci, niektóre materiały jeszcze się tworzą, na przykład też animacja, która będzie dostępna dla Państwa do wykorzystania w Waszych social mediach, czy po prostu w firmach, na monitorach, na recepcjach, jeżeli takowe są. Na stronie wydarzenia Dzień bez Elektrośmieci będą logotypy firm, które w tym roku wzięły udział w tej akcji. I oczywiście bezpłatnie też odbieramy wszystkie elektrośmieci i na koniec wystawiamy certyfikat uczestnictwa wraz z podsumowaniem, ile zostało, udało się zebrać elektrośmieci w ramach tej akcji w Państwa firmach. Jeżeli chodzi o. Stronę uczestnika, to ważne jest, żeby był wyznaczony koordynator. Koordynatorka, która przejmie te zadania, jeżeli chodzi o organizację, o odbiór materiałów, które prześlemy, tak żeby one gdzieś nie krążyły po firmie. I takie, taką osobę, która Ogarnie, zorganizuje te wszystkie działania w organizacji. Poinformuje, nie wiem, zapyta nas o dodatkowe rzeczy, co możemy zrobić, policzy, ile czego jest potrzebne i przyjmie to, jeżeli już zostanie wysłane. Będziemy też od tego z Państwa prosić logo firmy, żeby właśnie wykorzystać je na materiałach. Będziemy, Jeżeli materiały już prześlemy, to będzie trzeba je wydrukować i rozwiesić. O działaniach komunikacyjnych już mówiłam. Samorozstawienie kartonu, tu będziemy wysyłać specjalne instrukcje, jak to zrobić, także myślę, że to sprawa będzie bardzo prosta. No i potem, jak zbierze się, zbiorą się elektrośmieci na akcji, to. W trakcie, jeżeli będzie już w trakcie wystarczająca ilość do odbioru, ale potem po akcji trzeba będzie też złożyć zamówienie odbioru. To jest prosta sprawa, natomiast no musimy wiedzieć, że państwo już jesteście gotowi do, do odbioru i też musi być wskazana osoba, która nam pomoże to skoordynować. No i na koniec, oczywiście, tak jak było w regulaminie, będziemy chcieli. Wydać publikację na koniec, więc będziemy wdzięczni za wszelkie zdjęcia, jak te akcje zostały u Państwa przeprowadzone w firmie. Jeżeli chodzi o terminy, to tak jak w regulaminie jest na zgłoszenia czekamy do końca tego tygodnia. Akceptacja zgłoszeń postaramy się w miarę to zrobić wcześniej, ale do 20 września mam nadzieję, że uda nam się potwierdzić wszystkie zgłoszenia. Następnie wysyłamy materiały, tak żeby uczestnik miał czas do końca października września na przygotowanie całej akcji i być już ze wszystkim gotowy, tak żeby od kiedy akcja się zacznie, czyli od początku października Wszystkie materiały były rozwieszone, pracownicy wiedzieli, że mogą przynieść te elektrośmieci i gdzie stoi karton. No i do 15 listopada zgłaszamy zapotrzebowanie na odbiór elektrośmieci, tak jak powiedziałam, ewentualnie w trakcie też jest to możliwe. Akcje będziemy podsumowywać, taki maksymalny czas, co sobie wyznaczyliśmy do 15 grudnia, tak żeby wszystkim Państwu i i, i żebyśmy my mogli podsumować, ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy taką akcję organizujemy w tym wymiarze, zbiórki elektrośmieci na tak dużą skalę, więc też jesteśmy bardzo ciekawi tych efektów i liczymy tutaj na duże zaangażowanie. Jeszcze nie powiedziałam, widzimy Ka liczymy bardzo na tych koordynatorów. Każdy koordynator otrzyma od nas dodatkowy upominek związany z Międzynarodowym dniem Między z Elektrośmieci. Będzie mógł się jakby też sfotografować fajnie przy tym kartonie i, i, i będzie miał taką dodatkową wizualizację na koszulce tego, że uczestniczy. Jeżeli jest w jakiś konkretnych przypadkach potrzebne więcej tych koszulek, to prosimy o taką informację. I teraz myślę, że bardzo istotna część, czyli karton. Tak wygląda karton, to są wymiary. Z każdym kartonem na duże elektrośmieci te, na elektrośmieci będzie wysłany też karton na baterię. Tak żeby było Państwu po prostu prościej to odseparować. A po prawej widzimy karton bez obwoluty. Czyli taki karton, karton jest, służy do ponownego złożenia. Można go na płasko złożyć ponownie i włożyć do magazynu za szafę, ale jeżeli jest taka potrzeba, to może stać, są takie firmy cały okrągły rok i być miejscem i okazją do tego, żeby przynosić te ci na bieżąco do firmy. To już od Państwa zależy, generalnie kartonów nie odsyłamy, są dla Państwa do użytkowania, tak jak sobie to życzycie. I teraz tak, jest strona internetowa wydarzenia, z której można czerpać różne treści, będziemy tam zamieszczać, do pobrania też różne materiały, ale też można oczywiście do nas pisać na adres kontakt dzieńbezelektrośmieci.pl. A po lewej widzimy plakaty, które będziemy Państwu wysyłać, jak tylko nam prześlecie logo. I tutaj mam już zmierzam do końca. Jeżeli chodzi o zbiórkę elektrośmieci, to tak jak wspomniałam, będzie wysłana instrukcja. I w wersji papierowej, i w wersji filmowej, żeby można było poprawnie złożyć karton. Jeżeli chodzi o drobne elektrośmieci, to one oczywiście mieszczą się w kartonie, natomiast jeżeli by się tak zdarzyło, że ktoś przyniesie coś większego typu pralka, lodówkę, duży telewizor. Coś, co nie mieści się, to można to gromadzić w oddzielnym miejscu, warto przeznaczyć na to jakiś magazynek, jakieś pomieszczenie blisko kartonu, gdzie można to gromadzić i jeżeli chodzi o Warszawę, to wystarczy minimum logistyczne 50 kilo, więc je, jeżeli coś takiego większego się pojawi, to jesteśmy w stanie to odebrać w ciągu dwóch, trzech dni na pewno, a jeżeli... Macie Państwo, gdzie to przechować to można trzymać dłużej oczywiście. Jeżeli chodzi o lampy, sprzęt oświetleniowy, to zgodnie z ustawą powinny być gromadzone oddzielnie, więc na to przeznaczymy jakiś oddzielny karton albo jakieś miejsce, choć nie sądzę, żeby tego było. Dużo przy akurat tej zbiórce, tej okazji. Baterie to, jak wspomniałam, dostarczamy oddzielny karton. No i zgodnie z ustawą urządzenia powinny być kompletne, nie mogą być to jakieś rozmontowane, niekompletne rzeczy. Natomiast przy tej okazji chciała też wspomnieć, że czy powerbanki, czy przewody, czy ładowarki to jest sam w sobie kompletny sprzęt i jak najbardziej podlega zbiórce. I jeżeli chodzi o odbiór elektrośmieci, tak wspomniałam, jest to usługa całkowicie bezpłatna, możliwe jest też odbiór elektrośmieci w trakcie zbiórki i formalnie do 15 listopada chcielibyśmy Państwa prosić, żebyście maksymalnie podsumowali tą zbiórkę i zgłosili odbiór, dlatego że to nam pozwoli potem podsumować akcję w całości. To wszystko z mojej strony i jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Aniu, jest kilka pytań na czacie. Ja je teraz mhm. przeczytam jeszcze raz też dla, dla pewności. Jeżeli Państwo macie też jakieś pytania, to zachęcamy do albo do pisania na czacie, albo do włączenia mikrofonu, bo już teraz to jest ta część, w której możecie zadawać pytania. Pierwsze, tu już padła po części odpowiedź, ale potwierdź proszę, czy firmy dostaną materiały komunikacyjne do promocji akcji wśród pracowników? Tak, tak. No mamy bardzo dużo jakby spektrum, bo staraliśmy się po pierwsze na stronie internetowej wydarzenia zamieścić te aktualne informacje, które mi będą się, posługuje się WeForum i będą w takiej komunikacji globalnej, ale też bo one pochodzą z tego e Waste monitor z tego roku, ale będziemy też wkrótce wysyłali już mailowo bardzo fajną animację, bo co roku jest taka animacja złożona z bardzo ciekawych danych, z bardzo ciekawych grafik, które w sposób taki, czy w social mediach, czy tak jak powiedziałam na telewizorach można wykorzystać. No i oczywiście będzie plakat, który niesie za sobą treści takie, co zbieramy. Ale jeżeli będą jakieś potrzeby stworzenia indywidualnych grafik na specjalne potrzeby do internetów, czy do jakiegoś mailingu, to jak najbardziej możemy też stworzyć. Czy ta dzisiejsza prezentacja również zostanie firmą udostępniona? Jak najbardziej. Też możemy ustalić, że wyślemy do, do wszystkich firm, które się zgłoszą do, na wydarzenie. Padło jeszcze pytanie, czy do kartonów będą mogły być wrzucane zarówno elektrośmieci przeniesione przez pracowników, jak i odpady firmowe. E Najlepiej nie, dlatego że tak, tak jest też w regulaminie w załączniku numer dwa. Jeżeli chodzi o odpady firmowe, to to są odpady, które trzeba zdjąć z ewidencji firmy i księgowa potrzebuje formalnie na nie tak zwanej KPO, czyli karty przekazania odpadów. I tylko wtedy, kiedy zgłosimy je oddzielnie na tym zgłoszeniu odbioru, na stronie elektronicznej odpady, tylko wtedy my jako firma możemy wystawić na te odpady firmowe to KPO. Czyli, jeżeli jest możliwość, to najlepiej odpady firmowe zgromadzić w oddzielnym miejscu i je trzeba szczegółowo tutaj w zgłoszeniu wyliczyć. I na te konkretne rzeczy będzie potem wystawiony ten dokument, którego potrzebuje księgowość w państwa firmie. Na pozostałe nie potrzeba takiej szczegółowej ewidencji i żadnego dokumentu potwierdzającego w postaci KPO nie trzeba. Świetnie, czyli prywatne elektroodpady i elektrośmieci, a firmowe, tak jak Ania przed chwilą powiedziała, jest na to inna procedura. Myślę też, że jeżeli Państwo będziecie mieli pytania, bądź coś będzie niejasne, to tutaj też zachęcamy do kontaktu, w jaki sposób to przeprowadzić, żeby firma ElektroEko mogła od Państwa y, takie odpady y, odebrać. I z kwestii tylko organizacyjnych, kiedy po zgłoszeniu można liczyć na kontakt celem dogadania wszystkich szczegółów? Zgłoszenia są do końca tygodnia, do 15 września. W jakim czasie przewidujecie później kontakt z wybranymi firmami? Będziemy starać się na bieżąco, czyli firmy, które już do nas się zgłosiły, to już był od nas kontakt, że przyjęliśmy zgłoszenie. Ponieważ mamy jakby bardzo dużo zgłoszeń, to musimy sobie dać ten czas do 15, żeby dla wszystkich starczyło materiałów, bo musimy te materiały na tą przewidzianą liczbę firm tutaj, żeby nikogo nie zostawić bez możliwości wzięcia udziału w akcji. Ale no w niektórych przypadkach postaramy się, znaczy na pewno pierwszy. Kontakt będzie jeszcze w tym tygodniu, po zgłoszeniu, bo tak jak te firmy, które się zgłosiły w zeszłym tygodniu, już od nas dostały informacje. Natomiast w przyszłym tygodniu na pewno wszystkie firmy dostaną już pełną informację, prośbę o przysłanie logo i wtedy będziemy już się wymieniać materiałami, które dla Państwa przygotujemy. Ile kartonów otrzymają firmy? To no to zależy od dwóch czynników. Pierwszy czynnik liczba lokalizacji. Jeżeli siłą rzeczy, jeżeli firma jest w kilku lokalizacjach i w każdej lokalizacji jest wystarczająca ilość pracowników, żeby dać szansę tej zbiórce na, na skuteczność, to będziemy w takich przypadkach, tak jak jest w regulaminie, rozważać oczywiście i starać się przekazać tych kartonów więcej. Czyli myślę, że tutaj też jest kwestia indywidualna, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał pytanie, takie jak Ania mówi, w zależności od ilości oddziałów, placówek i pracowników, to, to też jest tutaj kwestia do, do uzgodnienia, gdyby była potrzeba większej, większej ilości. Tak, zgłaszają się do nas firmy, które mają, nie wiem, kilkunastu pracowników i, i, i ponad tysiąc, tak? Więc tu jakby wiadomo, że będziemy elastyczni, i będziemy jakby starać się dostosować do liczby pracowników i, nie wiem, czasami to są nawet nie oddzielne adresy, ale oddzielne piętra. Także tutaj będziemy, jesteśmy otwarci na indywidualne rozmowy. Nie widzę więcej pytań. W takim razie, ja Państwu bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Tak jak mówiłam na początku, webinar został nagrany, więc też Państwo otrzymacie do niego link. Wszystkie pytania, kwestie organizacyjne, niejasności, proszę się z nami kontaktować. Wszystko zostanie wyjaśnione, tak żeby ta akcja została jak najsprawniej też przez Państwa poprowadzona, bo celem jest zbiórka tych elektrośmieci i elektroodpadów. Także mamy jeszcze chwilę na, na przygotowania ustalenie szczegółów. Jeżeli coś się pojawi, tak jak mówię, to tutaj Państwo będą na pewno w kontakcie z, z Anią. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za, za udział. I pozostajemy w kontakcie. Dobrego dnia. Ja również dziękuję. Do widzenia. I polecam